Co tam stoją? Już Tak wygląda państwo Donalda Tuska, ta uśmiechnięta, wykrzywiona twarz państwa, na które umówił się z Szymonem Hołownią, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i z Lewicą. Oni wszyscy są za to odpowiedzialni. A koledzy Donalda Tuska trafiają właśnie z celi do Brukseli. Decyzją marszałka Hołowni można wyjść z celi, pojechać na sutą pensję do Europarlamentu. Można ukrywać się, ale przyjść do polskiego Sejmu. Może Tomasz G., były marszałek Senatu, ukrywać się za immunitetem z porażającymi zarzutami, gdy zarzuty mówią o tym, że wyłudzał, wyciągał pieniądze, łapówki od ludzi, którzy walczyli o życie swoich bliskich, tych, którzy umierali, szukali pomocy w szpitalu, dając pieniądze, żeby przyspieszyć operację. W moim rodzinnym Sochaczewie mieliśmy taką aferę. Aferę rabowania staruszków z Domu Pomocy Społecznej. To też byli w tej koalicji, w tamtych czasach, też w Sochaczewie, w starostwie, współrządziła Platforma Obywatelska. I dzisiaj też słyszymy, że ludzie tamtej afery DPS-u, tamtego rabowania starszych ludzi, okradania ich z tego, co im zostało, znów chcą wrócić do władzy. Tak wygląda kraj po zaledwie kilku tygodniach rządów Donalda Tuska, ale my się nie złamiemy. My jesteśmy tu, żeby Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik słyszeli, że jesteśmy z nimi, że nie są sami, że wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale wszyscy ludzie dobrej woli, którzy mają Polskę w sercu, a nie na naklejce, na marynarce, są z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. I nie damy się zastraszyć, nie damy, żeby tacy ludzie, tacy bohaterowie byli prześladowani. Szanowni Państwo, my jesteśmy... Panowie będą do końca, tak, będziemy, dokąd będzie trzeba. Tak. Aż komendant poprawny będzie... Panie redaktorze, mamy do czynienia ze zbrodnią sądową. Doszło do sytuacji, gdzie sędzia Zuslipi, znany już, zresearchowany, dokonał...